Jazda. 81. edycja ESL Open Cup. Na razie bardzo fajne informacje i scenariusze się dzieją w tym turnieju. No ale na początek Piotr Sołowalukiewicz, Timo Cascade, polski Terran oraz polski Protoss Geralt. Mateusz Budziak z drużyny SciStorm Gaming. Bardzo, bardzo ładne wyczyny pokazali w tym turnieju zawodnicy polscy. Sol pokonał przed chwilą Niba, co mogliśmy zobaczyć, i to było piękne spotkanie. Obie mapy polecam. Wcześniej jeszcze na Niwa został też pokonany w super stylu. No a ze strony Geralta, co prawda tego nie widzieliśmy, ale mówił, że zagrał jak młody Bóg na Denvera. W co mu tutaj oczywiście wierzę, bo z reguły jak ktoś dobrze zagra, to się pochwali, a jak mecz taki był średni, no to raczej nie wspomni. Także aż szkoda, że nie dało się rozdwoić. No i do tego jeszcze Master Vasya, też jakieś ciekawe gry podobno tam Geralt miał, nie wiem, ale na pewno największym póki co wyczynem Geralta w tym turnieju było pokonanie Zesta. Ja na Zesta wygrałem tylko jedną mapę, ale Geralt wygrał dwie. I dlatego teraz mamy tutaj Mateusza. I Piotra. No, naprzeciwko sobie oczywiście, ale najważniejsze, że jeden z nich awansuje i potem w półfinale zobaczymy polską flagę. Na francuską. Zwycięzca tego meczu zmierzy się z Klemem. No to już będzie półfinał, czyli best of 5, a na razie dwie mapy trzeba wygrać. W tym best of 3. Wiedźmin na komórkę. Jak może tych rzeczy nie być, jakie widzę? No tak, no pewnie, że tak. Bez kamery widzę rzeczy, których nie ma. Ale graliście w tego Wiedźmina jakiegoś na komórkę i tam chodzicie? Może ja sobie to zainstaluję. Fajne to? Tam się chodzi i walczy z jakimiś potworami, rozumiem, tak jak w Pokemonach. Będzie jakiś powód, żeby wyjść. Inny niż kupienie sobie, nie wiem, wody albo innego czegoś. No ze strony Piotra widzę, że jedzie klasyka. Dokładnie tak samo zaczął pojedynek na Niba, czyli Helion Drop. No Geralt w wiadomości napisał, że no Terran jest trochę popsuty, znaczy on użył innego słowa na S, ale sepsuty, tak właśnie powiedział. I nie ma pełnego optymizmu wchodząc w to starcie, ale no kurczę, pokonał przecież Zesta, teraz doskonale widzi, jaka taktyka została zagrana. W ogóle jak niebanalnie zaczął Geralt Stalker i dopiero potem Adeptka. Podoba mi się to. Ej, to naprawdę jest groźne. To jest ciekawe. No jest pod... O ja! Jak to mawiają Niemcy. No dajesz, nie przestajesz. O, przyblokował marinami! Zdążył, a myślałem, że nie zdąży. Nie, no progamer w solu się wybudza coraz bardziej dziś. Super to było. Chciałem marinów zablokować Stalkera, no ale właśnie... Jak Klem. Dobrze. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Jak wściekły byk. Nie, to było dobre, no. Geralt widzę, że odpowiedział taktyczną pauzą słowną. Albo bion na bliskonie, też może być. Nice. No i cóż, wchodzimy. Mocne ciosy mimo wszystko tych Helionów. 6 probek zniszczonych, to już jest niezła wartość. No i jak będzie te 8-9, to nie zazdroszczę Geraltowi. Tak, 9. To boli, to mu będzie ciążyć jeszcze przez długie minuty tej gry. No i prawdę mówiąc, raczej są na przewagę. Ach, te skandaliczne Helion dropy. Miało nie wejść i tak weszło. No może... Nie. Ten Stalker tutaj się wolno przywołuje, ponieważ pylon nie jest koło Nexusa. I to trwa 11 sekund, jak dobrze pamiętam. Tak jest. Zamiast tych tam chyba 4 czy 5.
chciałby Geralt, no ale za bardzo nie ma gdzie zaatakować. Jak się przeteleportuje tutaj, no to Sitchank ma zasięg. Jakby tutaj wskoczył, no to też czołg w miarę pokrywa tę strefę. Od przodu tak zwyczajnie, no to jest bunkier. No i też to jest piątka stalkerów, a nie jakieś 10, czy 12, czy 15. Oczywiście stara się trzymać fason Geralt i no robi co robić należy, czyli 8 gatewayów, czyli zwiększona produkcja zapewne zelotów. Tego Ravena nie było widać z perspektywy Geralta. On leci dalej niezauważony. Boi się Geralt troszeczkę, że jego obserwator pewnie zostanie wykryty, no ale trzeba też trochę się dowiedzieć. O, i Sol na pewno widzi obserwatora. A teraz już może w niego strzelać, bo skan to umożliwia. Co myślisz o presji z 4 Helionów połączonej z dropem 8 Marinów? No to jest jakby no, mocne wiadomo zagranie, ale minusem jest to, że to później wchodzi, później atakuje. Dlatego zawodnicy się zazwyczaj ograniczają do 4 Helionów. No czasami Sol jeszcze robił takie fajne wjazdy z 6-8 Helionów plus właśnie jakieś Mariny, nawet Mina czasami chyba była. No i wtedy to później atakuje, ale też jest mocne. No jak się umie dobrze to wykonać, to jest potencjał. Chociaż ta wersja, którą napisałeś akurat, nie widziałem jej chyba dawno. O, ładna zasadzka Geralta, ale kontrola Sola była wystarczająca. Oj, oba Disruptory padły. W sumie nie małym kosztem, bo trochę... O, aj, jeszcze mu złapie tego medivaca, czyli w całą armię Soula złapał Geralt. No ja bym teraz atakował. O, Soul wie, że tutaj Geralt nie wyhamuje, że się nie zatrzyma. Tak jest. Ej, brawo Geralt, to było mega. Skończyło się pozytywnie. No i teraz pytanie, czy można atakować, czy nie można. Przy tylu zelotach ja bym się zastanawiał. Znaczy, no dlatego, że mam kompletną informację. Tej kompletnej informacji nie posiada Geralt. Jakby wiedział, że mu wlecą teraz te dropy, to może by zaatakował, a tak to cofa się przez całą mapę. Oj, jest niedobrze. Geraltowi właśnie wyłączono 6 Warp Gate'ów, zniszczono Robotics Bay, czyli nie można grać kolosów na przykład. Ani opracować im jakiegoś zasięgu. Nie zakolejkował też żadnego kolosa, kiedy ten budynek jeszcze istniał. Bo też tak można zagrać. No ale robi Disruptory. Może pomogą, może nie pomogą. O, jest okazja. Dobrze, znowu! Znowu Soul troszkę zepsuł. To nawet bym powiedział, bardzo zepsuł. No Geralt, teraz skontry czy nie skontry? Jeszcze drop z min. Tak, żeby mu się przyjemniej pracowało probami. Ale udało się też zniszczyć medivaca w sumie. Nie, no w sumie nawet dobrze wyszło Geraltowi to. Co nie zmienia faktu, że Sol i tak ma czym się obronić. Co robią 3 Reapery tutaj? No są. Nie miały widocznie innego wyjścia, więc się urodziły. A ich żywot jest taki ulotny, jak ulotka. Jak to kiedyś pewien magik powiedział. Dobra, cała naprzód. Myślę, że musi Geralt coś teraz właśnie ładnego zrobić. Znaczy może nie musi, ale wypadałoby, żeby... O, ta stamina! Świetnie, wszystkie 4 miny zgarnęła. Znaczy strzał Disruptorów zgarnął 4 miny, chciałem powiedzieć. Raven cały czas tu wisi. Tu jeszcze ten desant minowy. Miny pozostaną niewidzialne po wybuchu. Poszły eksplozje. Na godzinie 6 skasowana baza Terrana. W zasadzie zniszczona. Nie odzyskał surowców Soul. Czy Geralt może raz jeszcze wejść? Myślę, że teraz tak, bo teraz ta piechota tu przeszła, więc Geralt chyba wie, że może zaatakować, ale nie robi tego. Idzie naokoło. Jeszcze ten Raven z tymi autoturetami przeklętymi. 15 ubitych jednostek ma ten Raven na swoim koncie. No za pomocą autoturetów, ale idzie to na jego konto. Ładnie, ładnie.
No, Sol chyba poczuł, że możesz zbliżyć dystans. Wystarczy pozbyć się Disruptorów, a może nawet nie musiał tego tak szybko grać, ale skoro były w zasięgu, no to już sięgamy. Oj, dla Geralta słaba bitwa. Idą kolejne Stalkery. Potrzebuje super eksplozji Geralt, ale jak mają zrobić, skoro właśnie stracił wszystkie Disruptory i dopiero teraz odbudowuje stracony wcześniej robot X-Bay. Z dwóch stron próbuje zrobić małą zasadzkę. Zeloty z lewej mają się zająć czołgami, no i bunkrem. No i z prawej też spory doskok. Kilku zelotów tutaj też jest arcyważnych. Atakuje może niepotrzebnie ten Command Center polski Protoss. No i teraz doskok. Ja bym chyba w to wskoczył. Ale ja to ja. O! No dobra, jednak jest skok. Może jakby to zrobił szybciej. Szybciej się przytulił, szybciej zadał więcej obrażeń. To faktycznie Sol byłby w niemałych tarapatach, chociaż i tak chyba tak jest. Dużo SCV teraz stracił Soul, jak kontratak. Jest bateria, jest kanon, jest super bateria aktywowana. Bardzo dobry drop dla Soula. To o, jaki fatalny drop dla Soula to był. Jego własne rodzone miny eksplodowały na zlotach i tym samym na jego armii. No tak być nie może. Ciekawi mnie, czy Geralt się trochę wkurzył, że... O wow, tu nie ma trzeciej bazy Soula. No to jest kryzys gospodarczy mocny, bo Geralt na trzech, na czterech bazach w sumie. Nie wiem, czy dobry wjazd, ale chce się pozbyć Liberatorów nawet za większą cenę Geralt. Więcej jednostek u Protossa tutaj widzę, teraz trzeba doskoczyć, strzelić, jakoś zmęczyć już może Soula. Czy Soul się podda, bo przecież widzi, ile jednostek ma Geralt. Że tu nawet nie ma szansy, żeby podejść jako Terran. A desanty to też tak się nie wydaje teraz najlepszym pomysłem. Bo jak zacznie desantować, to zabraknie mu zwykłej obrony w bazie i... Uuu, 2-2 się kończy. Ale bardzo ranne są jednostki Terrana. Kilka zelotów wysyła Geralt lewą stroną mapy, oczywiście na gospodarkę przeciwnika. Tutaj będzie trzymał, tu będzie grał na czas. Ostrzał Disruptora taki raczej na pokaz, na przestraszenie. Mam 2-2, napisał Soul. No to nie jest, wiadomo, zła informacja dla Soula, dla Geralta bardziej taki faktycznie straszak, ale jakoś się nie lęka też Geralt mocno, bo mimo wszystko trochę podchodzi. Jeszcze jeden strzał Disruptora ma w posiadaniu. O! Skończył się Steam. Zeloty się wycofują. A co te zeloty tu robią? No trochę dziwne. Geralt powinien napisać, mam 4 bazy. A może Sol chciał napisać taką informację, żeby, wiecie, zmylić Geralta, jakoś wejść mu na psychikę, żeby Geralt wyszedł z rozgrywki, mimo że to w zasadzie w mojej opinii to Sol przegrywa. No ale może ulepszenia będą tym wielkim wybawieniem, jakiego szuka Terran. Ale przy tylu zelotach weź to wszystko tak szybko zmęcz. Przecież Geralt też ich jakoś bardzo niemądrze nie wysyła. Kolos przybył. Za chwilę będzie też drugi. A kolosy mają ładne obrażenia. Nawet bez ulepszeń na tę piechotę będą mogły całkiem sporo zrobić. Jest wielki doskok. Prawie zniszczony Disruptor, ale ostatecznie Geralt się nim usuwa słusznie w cień. A nie, nie ma drugiego kolosa. To gdzie był? Ale wydawało mi się, że był już drugi gran. Ale jednak nie teraz mocne... A, mocne strzały, ale powyłączał je Soul. Ale czy on ma siłę, żeby jeszcze... No nie, nie, nie. On szarżuje w zeloty i w Protossa. Tu lanca jest długa u tego osobnika. Chociaż nie, nie, nie zrobił ulepszenia. No ale tak czy tak, kolos ma niezły zasięg. No i bez GG. Mam 2-2 i potem wychodzi bez GG. Coś pięknego. No ale tak, te ulepszenia to były akurat mega pomocne, tylko no nie wystarczyły. Przyprotosował Geralt, nieźle, nieźle. Punkt dla Geralta. Bardzo ładnie zagrana poprzednia mapa i wielki powrót w sumie zaliczył. No, może duży po prostu. No i Soul oczywiście trochę wkurzony, ale myślę, że nie tak też do przesady. No trochę się zagotował pewnie jak Grzejnik w grudniu, ale... jednak gra na Protossa. Pokonał Nenive 2-0, pokonał Niba 2-0. A tu z Geraltem jest bardzo, bardzo ciężko. I to jeszcze po dobrym starcie. To jest dla niego pewnie najbardziej wkurzające. No ale spojrzał na replaya przez trochę ponad minutę Soul. Replaya tej pierwszej gry. Co
co to oglądać, stracił za 4 pełne mediwaki, to i wojska zabrakało. Tak, no, 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 to były bardzo duże błędy też, oczywiście. W zasadzie przez te błędy się ta jego przewaga tak nigdy do końca nie zmaterializowała. Bo w sumie niby był trochę do przodu, ale tak nieznacznie. ...1-0 dla Reynora. A na kogo teraz Reynor gra, aż zobaczę. Jak tam reszta drabinki. Przypominam, że wygrany tego meczu zmierzy się z Klemem, także będzie Polska-Francja w półfinale. O, a z drugiej strony mamy Reynor kontra Cure. No to to jest bardzo, bardzo przyzwoite starcie. Zest pewnie też wkurzony do białości, bo zabrakło mu wygranej z Geraltem, żeby chociaż te 50 euro mieć, czy tam dolarów. Wygrane. A, tak jest. Jest jak jest. Polska szkoła PvP go dojechała. Swoją drogą, ciekawa blokada Geralta. Tu jest przejście. Takie malutkie, ale jest. Za Cyberem. Jak widzicie, Soul aktywnie sprawdza, czy tutaj nie ma ukrytego pylona i Stargate'a, no tutaj przy okazji też. Można by się tu jeszcze gdzieś zakręcić, ale raczej w tych pozycjach jest to częściej grane. No i też trzeba uważać na Marina, bo gdyby on poszedł tam na górę, gdzie pokazywałem, to wtedy adeptka pewnie by go dopadła. Tacy rodzice to skarb, którzy pozwalają Klemowi grać do 7-8 nad ranem w turniejach. No, są rezultaty takiego jego grania, to nie trzeba było ich pewnie specjalnie namawiać. No jak Klem już wygrał co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów z turniejów, a ma te 19 lat, to znaczy, no ja bym też nie hamował. Dla mnie to może grać i 20 godzin dziennie. Niech ciśnie. Póki Terran jest imbunią. Nie no, Klem jest mega dobry po prostu. Swoją drogą, tutaj chyba jakaś próba złapania tej adeptki ma miejsce. Bo chciał tymi dwoma marinami właśnie jakoś tak bardziej od tyłu, tymi od przodu. Jakim cudem Geralt Zesta poskładał? No mówił, że tam były jakieś trochę nietypowe te gry, ale jak wyglądały konkretnie, no to no, nie byłem w nich, bo oglądaliśmy Soula i Niba. Jakoś tak uznałem, że pewnie nie chcecie PvP. Że raczej Sol na Niba, no i też super wyszło spotkanie, trzeba przyznać. Oba były super, no ale... Ale wyszedł też mecz Sola jako pierwszy, no to tam skoczyliśmy. Jedna proba zniszczona do tej pory. Geralt zagrał już całkiem ciekawie, bo z jednej strony Stargate, z drugiej szybki Twilight. O, jednak Blinka gra. Myślałem, że z szarżą zacznie. No dobra, wróćmy do tych min, które już wyłączają wydobycie Geralta na chwilę. No trochę zrobiła ta mina na górze zwłaszcza. 3 ubite jednostki. Obity Feniks. Także było całkiem. No nie ma żadnych obaw, że tutaj cokolwiek się stanie. No w sumie Protosowi, a Cyklon? Jakby trochę to lepiej Geralt ogarnął, to by i Cyklona złapał, ale pewnie był zajęty obroną probek, bo tym razem to Wiking przeszkadza mu w wydobyciu. No, molny ten Wiking. Jeszcze była aktywacja Oracle, więc też stracił trochę energii. Ale na bardzo długi czas było przerwane wydobycie. Ej, 9 probek łącznie. To myślę, że było naprawdę dobrze dla Soula. Mega dobrze dla Soula, no. Ten start to jest piękna sprawa. Więcej zbiera, ma więcej robotników.
trzecia baza wcale nie jest specjalnie późniejsza. Ale poprzednią mapę też zaczął dobrze. A jak wyszło, to widzieliśmy. Geralt robi dodatkowe baterie. A w pierwszej i trzeciej bazie. Wychowanie psychopatów, mam trzech synów, w życiu bym nie dał tyle im grać. Rośnie później taki psycho, że daj spokój jak indy. Jeden powie psychola, a drugi powie cyberatleta. Nie no, ale jakby taki wyszedł Klem, to no to mega. Dobra, trzech zelotów, High Templar, tutaj czwarty Nexus. O, cierpliwości, przyczepności teraz. Teraz jest rozwój, teraz jest robienie Storma, ulepszeń i tak dalej, i tak dalej. No i Soulowi też się nie spieszy. Raczej zacznie od jakiegoś dropa całą akcję. Może oczywiście się złożyć, zaatakować, ale nie musi. No widać jak na dłoni, kto ma przewagę. Na pewno jest ona po stronie Terrana. O, remis wisi w powietrzu. Do 50 limitu kontra 110. Przypomina mi ta gra do złudzenia wręcz. Mecz Soula i Neniwy. Też Soul wtedy tak trochę tę średnią fazę gry przeczekał. Zajął czwartą bazę na złocie. No i więcej. Ulepszenia też były wtedy jego całkiem sporym atutem, chociaż Neniwa dotrzymywał kroku. Geralt trochę później dostawia drugiego Forge'a i w ogóle zaczyna pierwsze ulepszenie do ataku dość późno, no ale ma już pancerz. Także no na pewno przewagę ma Soul i to sporą. Jakiś bardzo, chwileczkę, dobry Storm musiałby uratować Geralta, ale Geralt ma mało wojska. Przywołuje teraz dopiero kolejne jednostki, nawet nie ma Sentry. No, jak dojdzie do bitwy, to z Geralta nie będzie co zbierać. Jeszcze zobaczcie, jak Soul mądrze zaczekał. Nie spieszy mu się, doskonałe MP na wszystko. To będzie bardzo jednostronna batalia. O ile do niej tak szybko dojdzie. Tylko powiększa swoje wojsko Soul. To było bardzo mądre zaczekanie na środku mapy. Niektórzy by się już pchali, podchodzili szybko do złotej. A Soul jakoś tak wiedział, że nie ma co się spieszyć. I tak weźmie co jego. No trochę oberwał od Stormów Soul, ale tylko część jednostek. No i też ma czym wyleczyć. Odpuszcza tę lokalizację Geralt. Nie zbiera już minerałów. Pełny limit Soula. Zajęta baza w górnym lewym rogu. Przechodzi we Fusion Core'a. Robi kolejny Command Centery. Ulepszenia też do Liberatorów. No, potencjalnie Battle Cruiserów. Mega dobrze. Wszystko tutaj robi Terran. Kontratak również bez większych trudności obroniony. Nexus zniszczony.
No i czas na chyba finalne oblężenie. Jak taba zapadnie, to Geralt z powrotem będzie na trzech, jedynie trzech. Rzuca się oczywiście do obrony, zapakował trochę hightemplarów do Warprisma, żeby EMP nie mogło go dosięgnąć, ale czołgi dosięgną resztę. No i to już jest po mapie, po pojedynku. No ta mapa zdominowana przez Soula, cały czas w sumie miał większy limit i lepszą perspektywę na całą rozgrywkę. Teraz też mógłby napisać, że ma 2-2, ale już pewnie sobie podaruje. GG. No, pewnie wyrównuje Soul. Może to trwało te niecałe 12 minut, ale chciał mieć takie właśnie pewne zwycięstwo. GG. Dobrze, ta mapa zadecyduje, który z Polaków zawalczy za chwilę z Klemem w półfinale. Romantic Side. Geralt jako czerwony, Soul jako niebieski. Piotr kontra Mateusz. No i Geralt zaczyna od takiej blokady tutaj anti-reaperowej. Czemu nie? Ile probek zajechał Soul w tej potyczce? No tak na początku to chyba było około 9. To już dobry początek. No i potem grał przede wszystkim praktycznie bez błędów. Uciekał, kiedy trzeba było uciekać. No i zdecydowanie większym limitem, bo już pełnym w 10 minucie atakował do skutku. Nie, łatwa ta poprzednia gra była dla Soula. A ciekawe, czy ma jakiś sprytny plan Geralt, bo mam wrażenie, że granie takiego absolutnego standardu może być kłopotliwe na Soula. Chociaż w sumie też często Soul tak gra, jakiś Helion Drop albo inny z minami styl. Moim zdaniem dobra mapa dla Protossa, ale chyba Soul też ją w miarę lubi. No na pewno próbowałbym Blinkstalkerów jakiś w miarę szybkich. Raczej Stargate to tak średnio, chociaż też można, no. Wszystko można. Gdzie ta proba jedzie? Czego ona tutaj szuka? O, znajdzie Marina. O! Okej. Okay. Proba przejedzie koło Marina. Ale jest kolejny Marin, tutaj drugi. Tam. A, Geralt chyba się spodziewa, że tam... Co? Halo, gdzie ten Marin biegnie? Aha. O nie, z każdej strony Marin. Nie. Otoczony. Ale przynajmniej pozyskał informację taką, że Soul nie ma dobudówki. To jest ważne, że był na przykład trzech marinów, a nie na przykład jeden marin i dobudówka, albo jeden marin i Reaper. Więc to już trochę informacji dla Geralta. Cyberatleta, ładne sformułowanie. No. Też bym tak nazywał. No, można używać, czemu nie? Spróbujemy. W sumie progamer takie niezbyt polskie niby. Ale używane. Padnie się zawodnicy, próbują to wyczuć. No ale... Nie ma woli agresji, powiedziałbym, ze strony Geralta. On na dwóch gateway'a gra szybko trzecią bazę, czyli ekonomia przede wszystkim, a ze strony Soula będzie agresja. O i to chyba nawet połączona z jakimś wejściem marinów. No. Miny, mariny. Adeptka akurat chyba wszystkie informacje, jakie miała powiedzieć, to ominie. Chociaż teraz jest w sumie wielka informacja taka, że tutaj nie było marinów widocznych, tylko no niby mogą stać gdzie indziej, na przykład tutaj, może tutaj, ale no jednak nie ma ich. Więc Geralt powinien już trochę łączyć kropki i pewnie spodziewać się ataku. Widać Medivaca.
Pełna uwaga teraz powinna być na nim. Tu na górze można zakopać minę i strzelić w proby. Czy Geralt o tym pamięta? No niby pamięta, ale... No ładnie, dobra, tylko jedna proba stracona. No ale marinów nie ubywa. A widać, że nakładają ładną presję na tę trzecią bazę. Stalkery dalej w obronie desantu. No, zapłacił za to Geralt wysoką cenę. Nexus na pewno zostanie rozbity. Nawet nie trzeba bunkra kończyć. Ja bym chyba go nawet skasował albo teraz sprzedał, bo bunkier to chyba na pewno jedyna budowla, którą można właśnie tak sprzedać. Nie, nic innego nie można. Ale trzeba było się zastanowić. No i supply block teraz z tego wynika. Niedługi, bo już widać, że pylon się skończył, ale jednak no, Nexus daje dość dużo punktów zaopatrzenia. O, z drugiej strony teraz zaekspował Polak. A jak ten polski teran z kolei? No właśnie, też jest command center. No, chyba presja udana. Przynajmniej wygląda na udaną presję ta akcja Soula. Z pół minuty zbierał dużo więcej od przeciwnika. No i coś tam też zniszczył. Najważniejsze, że Nexusa rozwalił, bo teraz nie można za bardzo robić probek tak szybko. Mniej chronobustów będzie mieć w całej tej rozgrywce Geralt, no bo później Nexus się skończy, później zacznie dawać energię. No tutaj spokojnie Immortal by pomógł. A z tej strony już trzeba recalla chyba, tych stalkerów. Znaczy ja bym zrobił, ale nie wiem jak Geralt. No bo proby będą tracone. No i też nie można zbierać. Też jest duża strata wbrew pozorom. No i są zaraz kolejnego autotureta, pewnie wypluje w momencie jak proby będą miały wrócić do wydobycia. To jest bardzo dużo, to się takie niby nic, ale bardzo dużo traci przez to Geralt. Myślę, że lekką ręką kilkaset minerałów. Plus jeszcze to, że jakieś proby w ogóle padły. Zasięg do kolosa, szarża plus jeden. No i oczywiście właśnie kolosy gra Geralt. A u Soula mamy bardzo chyba podobne podejście co na poprzedniej mapie, czyli przeczekać ten środkowy moment gry, gdzie jeszcze jest szansa na jakiś chaos, na jakieś zamieszanie, w którym by Geralt na przykład mógł trochę SCV zniszczyć jakimiś na przykład zelotami. No to poczekajmy, pobrońmy się, co najwyżej nękając rywala tylko tym Ravenem. No i nawet można. Idealnie przed końcem baterii. Teraz widzi Geralt to, co zbliża się w jego kierunku, a nie jest to mała armia. Myślałem, że może jeszcze chwilę zaczeka Soul, ale on pewnie czuje, że... A, on nawet wie, że tutaj jest Nexus, a po drugie pewnie wie, że dzięki tym poprzednim obrażeniom zrobił sobie już przewagę. No, pokonał na niwę Niba. Chyba czas na Geralta. Patrząc na dysproporcje w tych limitach armii, to... Nie wiem, jak to ma zrobić Protoss. Jeszcze bateria nie jest gotowa. Czołgi są dobrą odpowiedzią na kolosy w takim scenariuszu jak ten. No i podchodzimy, czy nie podchodzimy? Czy ten Immortal? Nie, okej. Okay. Nie był zablokowany. No i super bateria i albo się uda, się, albo się nie uda. Jeszcze czeka na jedno przyzwanie jednostek zapewne Protoss. No i wchodzimy. No i ten... Ofensywny blink, znaczy ja nawet go rozumiem. Ale jak widać Soulowi nie brakuje jednostek. Teraz wielka szansa dla kolosów, żeby może w skupisko marinów uderzyć. Potrzebne to nawet. Czemu nie atakował tych... Okej, może nie mógł uderzyć w te jednostki. Ten Raven jeszcze liczy na kolejny autoturet. Ale nie ma energii. No nie poszło tutaj. I już raczej nie pójdzie. Znowu traci trzecią bazę polski Protoss, ale odbudował ją już na górze. A dla Piotra... Teraz chyba formalność. No bardzo pewnie wszedł Soul. Rozwalił Disruptora, mariny teraz zostały wycofane do tyłu, marudery absorbowały obrażenia, czołgi w międzyczasie są już w trybie oblężniczym. No i można atakować.
Wszystko, co jest w zasięgu. Ładny unik z udziałem Medivaca. Nie używa dezaktywacji kolosa, za to użył autotureta. Na nim wyładowała się szarża. Liczy na te Disruptory Geralt. No ale właśnie traci Robo Facility. Ciężko liczyć na jednostkę, której nie można budować. Tylko ma dwa Disruptory. Dobrze. Podobały mi się te strzały Disruptorami. No tak, w sumie przy super baterii kolosy Archon wytrzymają samą piechotę, a Disruptory mogą próbować się koncentrować właśnie na siege tankach. No dalej jest źle, ale... Widać, jaką metodę ma Geralt, tylko że nie ma masy. Akcja byłaby wybitna, gdyby nie czołgi. Tak, dwa Disruptory miały zrobić gigantyczny wybuch. Większość piechoty by padła, no ale jak są trzy siege tanki, to widzimy, że z Disruptorami nie ma kłopotu. GG! Ładna seria. Ale widać, że jak już solo nie ma na początku problemów, rozwinie się, to naprawdę mega ciężko go zatrzymać w tych długich grach. Z Nibem grał ponad 20 tam parę minut, za Nibą też z Geraltem udało mu się wyprowadzić całkiem ciekawe timing pusze, których chyba nawet do końca nie używał na tych innych protosów, pewnie czuł się tam za bardzo do tyłu na takie zagrywki. Dobra, brawo dla Soula. Soul dostaje się do półfinału, no i zmierzy się z Klemem za chwilę. Best of 5, czyli do trzech wygranych to będzie. Geralt przyjdzie spamować czat. Ja wiem, że to minus, chyba fajnie jak wpada na czat. Ja nie narzekam. Dobra, Reynor na Cura. Co tam się dzieje, bo to jest ten drugi półfinał.